Ciepło, jasno, niebiesko i słonecznie. Prawdziwie wiosenny poranek. Ptaki już od świtu gorączkowały się w bezlistnych koronach drzew. Lekki, żartobliwy wietrzyk przeganiał po wilgotnych ulicach aromat świeżej ziemi. I kazał myśleć o ogródkach, kwiatach, sadzonkach, siewach inspektowych i nawozach sztucznych. Z pewnością ta tematyka, lub przynajmniej zbliżona, nawiedzała dziś myśli każdego z przechodniów. Ale nie Ewę Jedwabińską. Ubrana w beżowy płaszczyk wiosenny, uczesana w perfekcyjny koczek, umalowana z japońską precyzją, wyszła z domu punktualnie o 7:00, ziewającą Aurelię pozostawiając u Lisieckich. Aurelia miała co prawda sporo czasu przed sobą, bo jej zajęcia w zerówce zaczynały się o 9:00, ale Ewa chciała jak najszybciej zostać sama. Potrzebowała tej pół godziny, żeby tej zastanowić i zebrać wszystkie siły. Wolnym krokiem poszła w górę ulicy Mickiewicza, bardzo zamyślona i bynajmniej niepogodna. Wiosenne podmuchy w najmniejszym stopniu nie miały na nią wpływu. Miała przed sobą zbyt trudny problem. Wracała oto do szkoły po 3 tygodniach nieobecności. Ponieważ Aurelia nabawiła się zapalenia płuc, Ewa dostała 3 tygodnie na opiekę nad dzieckiem i mogła przez ten czas nie myśleć o klasie pierwszej B. Dni wypełnione pracą naukową i doglądaniem Aurelii mijały szybko i Ewa chętnie odsunęła sprawy szkolne na dalszy plan pamięci. Podświadomie sądziła, że czas wszystko zatrze. Jednakże dziś rano, ledwie tylko otworzyła oczy, zdała sobie sprawę, że nie udało się jej uciec od problemu. Problem istniał nadal. Świeży i aktualny, z pewnością klasa pierwsza B poczuje to samo, widząc swą wychowawczynię po raz pierwszy od tamtego buntu. A zatem trzeba coś postanowić. Dlatego właśnie Ewa szła teraz w zamyśleniu przez poranną ulicę i czuła się jak przed szokiem do zimnej wody. Nic nie wymyśliła, nic nie postanowiła. Będzie zmuszona zdać się na wyjście improwizowane. A niestety wszelkie improwizacje były czymś, czego Ewa Jedwabińska ogranicznie nie znosiła. Aż jej się serce tłukło, aż w skroniach czuła bolesne pulsowanie. Doszła pod sam budynek szkolny, ale stwierdziwszy, że ma jeszcze sporo czasu do rozpoczęcia pracy, zawróciła, okrążyła gmach i powędrowała ku Zwierzynieckiej. Przez całą ulicę szły długie snopy słonecznego blasku. Powietrze miało odcień żółtawy, przynajmniej na tej ulicy biegnącej ze wschodu na zachód. Ciepłe, miękkie, morelowe światło zabarwiało stare domy, sylwetki spieszących się ludzi i nieliczne samochody. Ewa zaś idąca wprost na wschód musiała mrużyć oczy, żeby w ogóle cokolwiek obejrzeć. To też tylko dlatego zapewne uległa przez chwilę złudzeniu, że widzi Aurelię. Musiało to być jakieś inne dziecko. Na pewno, bo przecież Aurelia była teraz z całą pewnością u pani Lisieckiej. Skąd przed 9:00 musiała być odprowadzona do zerówki? Było całkowicie niemożliwe, żeby znajdowała się sama taki kawał od domu. I to o tej wczesnej porze. Ta dziewczynka widziana pod światło różniła się od Aureli, przede wszystkim sylwetką i postawą. Przemknęła przez chodnik i jak burza radośnie podskakując i po wariacku wymachując rękami. Tak to było różne od zachowania Aureli, wiecznie skulonej, apatycznej, patrzącej ponuro spod łba, że nie zwróciłoby wcale uwagi Ewy, gdyby nie chudziutkie nóżki, kożuszek i zwłaszcza ten czerwony, mohairowy berecik. Głupstwo, to nie ona, pomyślała, oglądając się raz jeszcze. Wzruszyła ramionami. Mało to dzieci, ma chude nóżki i czerwone bereciki. I tak zresztą dziewczynka już znikła. Chyba po prostu gdzieś tu właśnie mieszkała. Za 28:00. Ewa westchnęła, zawróciła w miejscu i tą samą, co przedtem drogą, poszła szybko w kierunku szkoły. Była mocno, bardzo mocno zdenerwowana.